Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moim i waszym gościem jest Krzysztof. Cześć Krzysztofie. Witam, witam wszystkich. 550 tysięcy subskrybentów. Tak, udało się wbić. Słuchajcie, oby kiedyś dostał milion, ale to nieważne, bo dzisiaj Bóg się nam narodził, mamy Wigilię. Jutro się narodzi. Dzisiaj mamy Wigilię Narodzenia Pańskiego. Miejmy nadzieję, że wszyscy spędziliśmy ją w zdrowiu, w fajnej atmosferze i po Wigilii, po wieczerzy usiedliście sobie przed ekranami monitora na te specjalne spiskowe teorie. Dzisiaj razem z Krzysztofem omówimy autorskie, przygotowane przez Krzysztofa, bo Krzysztof jest astrologiem, horoskopy na nadchodzący rok najważniejszych polityków oraz takich, którzy mimo tego, że nie są ważni, to jednak się tutaj znaleźli, bo chcemy wiedzieć, co astrologicznie im tutaj może ich czekać. Krzysztofie, mamy tak, mamy Tuska, mamy Kaczyńskiego, kogo jeszcze mamy? Mamy pana Mateusza Morawieckiego, mamy Donalda Trumpa, mamy Andrzeja Dudę, mamy Angelę Merkel, mamy dodatkowo Joe Biden i Kamala Harris. O, czyli pani, która prawdopodobnie zostanie prezydentem po tym, jak pan Biden przejdzie do krainy wiecznych łowów, czy gdzie tam przechodzą politycy po tym, jak już schodzą z tego świata. Dobra, to co? To ja tylko powiem, że jeśli wyłączyłeś adblocka, to ja ci bardzo dziękuję, bo sobie dzięki temu parę złotych zarobię. Proszę łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, żeby to się jak najlepiej rozchodziło. I co? No chyba wszystkich najbardziej interesuje pan Kaczyński. To może zacznijmy od tego, co tam w horoskopie ma pan Kaczyński? No oczywiście, pan Kaczyński Jarosław urodził się 18 czerwca 1949 roku i można było spokojnie zdobyć nawet godzinę urodzenia druga rano, także na tej podstawie można już dosyć dokładnie określić położenie wszystkich planet podczas urodzenia. I pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to od razu wiadomo, patrzymy na ascendent, czyli tutaj w przypadku pana Kaczyńskiego, no to jest to na ascendent jest na 8 stopniu w znaku byka. I tutaj od razu można skojarzyć sobie, że taka osoba może być dosyć uparta, w sensie zaborcza. Dodatkowo ten ascendent pokrywa się z taką gwiazdą, a właściwie z dwoma gwiazdami, z Hedir i Hamal. I te gwiazdy, one tutaj mogą, możemy tutaj założyć, że tutaj pan Kaczyński może mieć coś do czynienia z okultyzmem. Jest to jak najbardziej tutaj no. Ale czekaj. On wychodzi, że on w nadchodzącym roku może się zajmować okultyzmem, czy że jakiś okultyzm może coś tam wokół niego być? Ktoś jakieś klątwę na niego rzuci, znaczy, coś takiego? No tutaj przede wszystkim taka osoba może mieć kontakty, może być prowadzona przez wyżej postawione osoby. No, tak naprawdę osoby, które mogłyby rządzić nawet rządami światowymi, czy tam każdego z państw, tak jak tutaj na przykład pan Kaczyński, prawdopodobnie no, jest też tutaj jakby dotknięty tym, że no, ma jakiś kontakt z tym, że jest jakiś, powiedzmy, wyższy rząd światowy, który być może wydaje mu rozkazy, ponieważ no, patrząc na sam horoskop pana Kaczyńskiego, no, to nie jest taki horoskop, jakby to jest, ja uważam osobiście, że tutaj naprawdę no,
wiadomo, no, osoba, która była kiedyś premierem Polski, no to nie może być byle kto, prawda? To pan Kaczyński tak samo skończył prawo, w sensie był jest prawnikiem, tak? I tutaj przede wszystkim patrząc na dalsze tutaj ustawienia planet, na pewno bardzo, ale to bardzo mocny umysł, Merkury, pan Kaczyński, na pewno tak jak, no, jeżeli ktoś potrafi się nauczyć prawo, w sensie te wszystkie prawa jakby połączyć, i dodatkowo tutaj jeszcze, tak jakby, no, bo on teraz nie jest tym premierem, ale już kieruje tak jakby ruchami partii PiS. I tutaj właśnie to jest niesamowite, że no, pan Kaczyński jest, no, niesamowitym strategiem, no, w sensie, że wiadomo, on jest zamknięty w swoim umyśle, tak jakby nie ma tego wyższego prowadzenia w postaci, tak jakby planeta Uran akurat u niego nie jest tak mocna, tak jak na przykład u pana Jackowskiego, tak? Tam na przykład, wtedy te wyższe zdolności umysłowe są jakby na piedestale. Tutaj pan Kaczyński wykorzystuje to, że no po prostu, no on ma swoje moce, ale tak jakby skupia się właśnie na tym niższym umyśle, także no na pewno tutaj możemy też założyć, że pan Kaczyński ma dosyć wysokie, no, ego. No bo, niewątpliwie. To nie trzeba być astrologiem, tak, żeby to założyć. No, ale właśnie patrząc na te układy, na jak mocne są planety, jak dobre mają ustawienia, no tutaj no przede wszystkim pan Kaczyński, no umysł, to na pewno bardzo, bardzo mocny, ale dodatkowo tutaj jeszcze od razu, jak patrzy się na horoskop pana Kaczyńskiego, jest widoczny tak zwany palec Boży, finger of God. I tutaj, no, tutaj możemy mieć już do czynienia z taką osobą dosyć kompleksową, no nie tuzinkową, tak jak mówiłem. No, pan Kaczyński chyba czuje na sobie coś takiego, że, ale no, słuchaj, że ma jakąś rolę. Ale jeszcze się tylko upewnię. Wiemy, mamy horoskop, co go czeka w 2021, prawda? Tak, tak. Dobra, to zapowiedzieliśmy na początku w tytule, to za chwilkę cię też dowiemy, co będzie w 2021. Ale poza tym, że to zapowiedzieliśmy, to będzie, słuchajcie, kontynuuj, Krzysztofie, jak usłyszałem, że być może jacyś okultyści prowadzą pana Kaczyńskiego, to ja już siedzę, słucham, bo to już jest bardzo, bardzo ciekawe. No, jeśli mówimy już o roku 2021, no to no, od koniec luty 2021 do początek grudnia 2021 Saturn w jego przypadku ułoży się w kwadraturze do jego ascendentu. No to jest nieharmonijny tranzyt. Tutaj może nastąpić tak jakby sprawdzian jego znajomości, w sensie czy niektórzy ludzie nie zaczną jakby go opuszczać, w sensie takim, że no, może tutaj pan Kaczyński doświadczyć właśnie dużych przetasowań w jego osobistych relacjach z innymi ludźmi. Mogą zdarzyć się no właśnie jakieś takie występki przeciwko nawet. Także no tutaj myślę, że pan Kaczyński się z tym zmierzy w tym roku, bo to będzie trwało, tak, że no praktycznie cały ten przyszły rok pan Kaczyński będzie miał taki sprawdzian znajomości, tych osobistych znajomości, kto mu ufa, a kto jednak nie ufa. Dodatkowo w jego przypadku Jowisz ustawi się w opozycji do Plutona. I tutaj będzie, to będzie krótszy okres, bo to będzie 17 lutego do 25 lutego. I tutaj może być hit, bo tutaj mogą nawet porawić się z problemem z prawem. O! W sensie
jest tak jakby możliwość nawet aresztu. O! Mogą pojawić się fanatyczne zachowania z jego strony. O! Mogą, tak samo wystąpią przeciwko niemu w połączeniu z tym drugim tranzytem autorytety. O, ale zobacz, jak to się zgadza z tym, co Krzysztof Jackowski przewidywał, że będą jakieś ruchy prawne przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, że ludzie, prawnicze autorytety i autorytety medyczne wystąpią i będą prawnie próbować zablokować pewne działania PiSu. Jak to się zgadza? No tak, no Pluto, Pluton, to tak, nie ma Pluto problemu. Nie pyta się o zgodę. Po prostu, jeśli ktoś działa, powiedzmy, dla nie najwyższego dobra, Pluto bardzo szybko, jak jest taki tranzyt, ustawia taką osobę. No, także tutaj jest bardzo intensywny tranzyt. No, pan Kaczyński, no, zobaczymy, Kaczyński jak to może wyjdzie, pójść tak, siedzieć, no proszę, proszę. 17 lutego do 25 lutego, dosyć szybko, także... Przekonamy się. Ale tego, żeby tego było mało, dodatkowo, do końca kwietnia przyszłego roku planeta Uran będzie na jego ascendencie, w sensie, że praktycznie tutaj może dojść do ogromnych transformacji, w sensie no pan Kaczyński może być dosyć mocno wybudzony z takiego swojego wewnętrznego świadka, tego, gdzie czuł się dobrze, tak? Tam gdzie umiał prawo, że był dobry w tym, tak? Ale tutaj właściwie może dojść do sytuacji, że no będzie jakaś taka bomba atomowa, co po prostu no może dojść, tak, no zdecydowanie jestem w stanie nawet tak powiedzieć, że no niech pan Kaczyński się przygotuje na naprawdę no dosyć mocno transformacyjne energie, tak? Dodatkowo Neptun cały przyszły rok aż do lutego 2022 ustawi się w pozycji takiej samej jak jego księżyc urodzeniowy, także tak jak już mówiłem wcześniej, no tutaj spokojnie to będzie taki proces, w którym pan Kaczyński wybudzi się z tego snu, w sensie z tej swojej wewnętrznej, bezpiecznej bańki, czyli... w której się otacza. Czy ja dobrze zrozumiałem? Czyli on teraz ma taki trochę zaburzony kontakt z rzeczywistością. Jemu się wydaje, on jest w takim bezpiecznym wewnętrznym świecie, w którym wszystko jest super i on sobie nie zdaje sprawy, jak naprawdę jest. I teraz ta rzeczywistość brutalnie tak jakby się do niego odezwie i mu uświadomi, jaka ona jest, tak? Dobrze zrozumiałem? Dokładnie. Tak samo pozycja tego ascendentu na 8 stopniu w znaku byka. Ta osoba może właśnie żyć sobie po prostu w takim wewnętrznym świecie. Tak jak mówiłem, to może być uparta osoba, także no wszystko musi być tak, jak on chce. Także no pan Kaczyński zresztą otacza się takimi osobami, które, no, które raczej kiwają głową na tak. Także w sensie, no taki bezpieczny świat, tak? Ale się powoli... Kończy się, że tak powiem. Tak. Myślę, że gdyby kto inny tutaj spróbował to tak sprawdzić sobie, no to to się układa w dosyć sensowną całość, bo my ludzie, jako nawet obywatele Polski, w sensie, my chcemy sprawiedliwości, tak? W sensie, no, że tutaj planety tak ustawią się, takie energie będą, takie sytuacje wynikną z tego, no, że tutaj, no, chylę czoła, wiadomo, trzeba się z tym zmierzyć, każdy ma swoje problemy, no i pan Kaczyński też swoje będzie miał. No pewnie ma teraz już też, ale... Oby dobrze Polska i Polacy na tym wyszli. No oczywiście, bo to jest główny cel opieki nad narodem, żeby Polacy byli zdrowi, uśmiechnięci, a no wiadomo, no wewnętrzne takie interesy i tak dalej, no to troszeczkę musi iść na bok, tak? No tutaj mi się wydaje, że pan Kaczyński się dosyć mocno zagubił w tym, no i także będą siły korygujące. Czy mamy coś jeszcze u pana Kaczyńskiego? No zapomniałem jeszcze przedtem dodać, bo oprócz tych samych prognoz na przyszły rok,
No, mówiłem o tym palcu Bożym, mm-hmm. Finger of God, który tak. jest stworzony z planet Saturn, Słońce i Jowisz. I akurat jest teraz taki okres, że Saturn i Jowisz są na zerowym stopniu, czyli mm-hmm. dzisiaj to się stało, mm-hmm. na zerowym stopniu, tam gdzie jest pana Kaczyńskiego Jowisz, znaku wodnika, i ten palec Boży będzie aktywowany. Także to się wszystko tak złożyło na pana Kaczyńskiego, że no naprawdę no będzie ciężko. No. A co to znaczy ten finger of God? W sensie, że ktoś mu pogrozi palcem? To jest ustawienie dwóch planet w 150 stopni w stosunku do tej jednej na czubku. Mhm. No i w sekstylu 60 stopni te planety, które są na dole. Także to nie jest, to jest bardzo rzadki przypadek. Mhm. Niewiele ludzi ma takie horoskopy. Ale to w sensie, ale ja rozumiem, ale to znaczy, że nie wiem, jak to interpretować, że rozumiem, palec Boży, czyli co, że Bóg na niego, jakaś wyższa siła na niego wskaże i go ukaże, czy go wyniesie? W sensie, że to jest... To jest taki, to życie, bo no, astrologia zakłada, że my żyjemy, no odradzamy się, tak, mhm. jakby, w sensie, że to życie, no pan Kaczyński jest tak jakby korygowany, w sensie im będzie starszy, im będzie, no już pewnie w przyszłym roku dosyć mocno to będzie, no adjustment po angielsku, no w sensie, że to jest takie słowo, no będzie dostosowany do tych wyższych celów, tak? Że nie, czyż tak, on jest tak starą będzie... duszą, która ma się jakby czegoś oduczyć? Takie, to jego życie jest taką jakby korektą jego zachowań, postępowań, nawyków? Ja sprawdzałem jego też datę urodzenia w postaci numerologii, tak? Mhm. To jest numerologiczna 38, no w takim sensie, że gdybyśmy dodali jeszcze 3 plus 8, no to mamy 11, tak? Czyli dwójkę. No dwójkę. Tak. Ale tak samo może jedynek, to być tak. też mistrz duchowy, w sensie, że jeśli uciągnie to, jeśli ulegnie pewnym siłom korygującym, bo pan Kaczyński doskonale czuje, no wiadomo, każdy czuje swoje życie, tak? I w tym roku już naprawdę jest taki jakby ostateczny czas, żeby zagrać dla Polaków. Bo wiadomo, być może Kaczyński musi grać na dwie strony, ale, ale no, naprawdę w przyszły rok będzie dla niego taki dosyć bardzo intensywny w takie właśnie wydarzenia. No będzie tutaj takie moje przemyślenia, może nawet będzie, no jeśli tego, może nawet uciekać. No proszę. Tymi... No tak. Proszę, tak, no. proszę. Słuchaj, to pan Kaczyński już jest omówiony, chyba że jeszcze mamy coś do dodania. No, jest tutaj jeszcze dużo ciekawych. Mów proszę. Tutaj przede wszystkim mam Saturn, jego Saturn urodzeniowy jest na pierwszym stopniu w znaku Panny. Ale na tym pierwszym stopniu w znaku Panny znajduje się też taka gwiazda. Phelda. I co tutaj jest taki główny, taki motyw przewodni, że no, pan Kaczyński może, jeśli te siły korygujące będą ignorowane, to może dojść do ruiny. Do ruin, dosłownie. Ale jego osobiście, tak? Nie kraju, który dowodzi. Tak, tak. No, wiadomo, no, zostanie odsądzony. Tak. Osądzony. Także no tutaj Saturn na tym pierwszym stopniu nie bez powodu ustawił się właśnie tam, bo zawsze ja osobiście właśnie szukam jeszcze głębiej, tak? Że oprócz tych planet, które są wokół nas, jeszcze są gwiazdy, tak? I właśnie jest możliwość, że jakaś planeta ustawi się
tam, gdzie akurat dana gwiazda, a gwiazdy mają już bardzo mocny wpływ na ludzi. No, osoba, która rodzi się 22 sierpnia na 29 stopniu w znaku lwa, ma pod sobą gwiazdę Arcturus. To praktycznie no, królewskie życie. Szkoda, że się nie urodziłem wtedy. No, dajesz dalej pana Kaczyńskiego. No tak, no to tutaj patrzę dodatkowo właśnie, co ciekawostka jest taka, że no bo pan Kaczyński, on nie ma takiego związku jak normalni ludzie, prawda? W sensie, że no, jest sam, kawaler, tak? No przynajmniej formalnie. Ale ma kota. No chyba tak. No, w sensie, że... jest singlem, pojedynczy. Nie tak, oceniamy, nie właśnie, oceniamy. Tak, nie, to nie ma problemu. Jasne. W sensie, że tutaj, jeśli patrząc na te ustawienia, no to jest pozycja Marsa w kwadraturze do Saturna. W takiej kwestii, że no, pan Kaczyński musi mieć jakieś takie... no swoje wewnętrzne rozterki, może to być też osoba właśnie, ja sobie osobiście powiedziałem, że nie chciałbym na przykład, żeby moim tatą był pan Kaczyński, no ale tutaj zmierzam do tego, że no tutaj jest, może być właśnie problem z takim właśnie autoagresją nawet w takiej kwestii, że no no Mars w kwadraturze do Saturna tutaj, no na pewno to jest dosyć intensywny tranzyt taki urodzeniowy, który może mu doskwierać, no w sensie takim, jak się zaopiekować narodem, skoro no nie opiekuję się swoją rodziną, a być może można się wtedy jeszcze lepiej zaopiekować narodem, bo nie mam swojej rodziny, tak? Rozumiem. No, tutaj jest, no tutaj na pewno mnie to ciekawi, no w takiej kwestii, no że osoba musi sobie radzić mimo wszystko z takimi właśnie, no że może, no nie być zawsze miła czy coś w tym stylu, no uśmiechnięta taka, no ale to w tej kwestii już nawet na 2021 rok to nie jest aż tak istotne jak te poprzednie tranzyty, co powiedziałem, bo no, to najbardziej na pewno, no ja jestem bardzo, bardzo ciekaw tego roku, bo ja mam swoją listę właśnie ludzi, śledzę sobie to wszystko na bieżąco, no i przy okazji uczę się, prawda, jeżeli komuś się potknie noga, czy wyjdzie jakieś wydarzenie, zaraz sprawdzam, jakie ustawienie było, jaka gwiazda za tym stoi, także no, rozumiem. W przypadku... Dobra, tak. Jeśli no, pan Kaczyński się kończy, to dawaj pana Tuska, bo to oni, ich dwóch, oni się tak nie lubią. Pan Kaczyński obiecywał panu Tuskowi pierdel. Aha, w ten sposób. No, ja akurat tutaj mam w tym momencie Morawieckiego. O, Morawiecki. Morawiecki też, tak. No w sumie, bo tak. Ich losy powinny być zbieżne. Jeśli patrzeć politycznie, właśnie... to losy Morawieckiego i pana Kaczyńskiego powinny być zbieżne. Bo rzeczywiście to jest lepiej. Może lepiej Morawiecki, tak. No nie no, bo tutaj przede wszystkim... jak w ogóle jakbyś najpierw mógł powiedzieć, tak jak o panu Kaczyńskim na początku powiedziałeś, tak jakby jego horoskop urodzeniowy, jeśli mógłbyś też tak powiedzieć pana Morawieckiego, właśnie. Tak jest no, takie... Przede wszystkim pan Morawiecki tutaj, jeśli czyta się gdzieś komentarze, czy jakieś, po jakimś wystąpieniu, że, no, że to jest taki lisek, że to jest taki Pinokio, że, no, że tutaj... taki nieudany potrafi... lisek. Bo lisek to no, taki właśnie... trochę chytrusek, a Pinokio to taki trochę, co nie umie być chytrusek. No ale podobnie jak pan Kaczyński... ma bardzo, bardzo mocne ustawienie Merkurego. Jest, no, to, mocny Merkury to jest właśnie taki ktoś, kto wie kiedy i jak kłamać nawet. O. Wie co powiedzieć. Naprawdę strateg, no,
aktor, bym powiedział nawet. No, to akurat pan Kaczyński i pan Morawiecki, no tutaj pod tym kątem dobrali się, no, no nie wiem, po prostu no potrafią, no, że tak powiem, albo zwieść, albo, albo nie wiem, no, co, do czego to doprowadzi. No, naprawdę brakuje im na pewno, tak jak panu Jackowskiemu, planety Uran. Tam nie ma wyższego umysłu na zasadzie takiej, że no paplamy się cały czas, że tak powiem, tym niższym umyśle w tym w swoim błotku, a zastanawiam się, czy to nie jest właśnie powodem tego, że no być może no oni nie są w stanie jakby podejmować sami decyzji, tylko ktoś podejmuje jeszcze wyżej za nich. No. Powiedz mi tak, czy u pana Morawieckiego też jest to, że ktoś nim steruje, jakieś okultyzmy dookoła niego i tak dalej? Tak, tak, tutaj właśnie, bo bardzo mnie to interesuje pod tym kątem, no skoro nie ma tutaj wyższych zdolności umysłowych, skoro nie ma takiej siły wewnętrznej w postaci bardzo mocnej planety Pluton, bo akurat te dwie osoby mają niską tą planetę, w sensie no słaby, jakby powiedzieć, słaby Pluton, i no nie czują się jakby silni tak po prostu, tylko no muszą wykorzystywać ten swój umysł, tak, wtedy dopiero czują tą moc, a ale prawdziwe właśnie takie prowadzenie, taka moc, no nie do końca pochodzi też z Merkurego, no. Właśnie dlatego im nie ufam. Tak, rozumiem. Osobiście, w sensie ja raczej no panu Jackowskiemu ufam z całego serca na przykład. I tutaj właśnie jeżeli chodzi o horoskop urodzeniowy pana Morawieckiego, to na 24 stopniu w znaku wagi jest jego ascendent, czyli i na tym samym stopniu jest gwiazda Arcturus. Mhm. Także i tam główny motyw przewodni, że jest taki, że tak powiem, obiecane w cudzysłowie jest prosperity, w sensie, że dobre życie, dostatnie, ale przez nawigację. W sensie, że tam jest szkopuł. Wydaje mi się, że tutaj... Co to znaczy, no, przez nawigację? No, że właśnie ktoś im pomaga, no. W sensie ktoś mu pomaga. Ale pomaga mu z dobroci serca, czy pan Morawiecki jest jego marionetką, laleczką, która robi jego polecenia? Gdybym ja osobiście był przedstawicielem rządu jakiegoś wyższego, to pan Morawiecki jest super narzędziem. Mm-hmm. Super narzędziem do wykonywania świetnej roboty, bo jest naprawdę wybitny horoskop ma. Tylko że nie ma sam wewnętrznie tego głębszego prowadzenia. Dlatego no nie ufam mu, tak jak już przedtem w powiedziałem. W sensie, że on nie ma wewnętrznej siły sprawczej, tylko że ktoś nim steruje, tak? Bo sam siebie będzie leniwy i nie będzie mu się chciało, wykonuje polecenia. Dobrze zrozumiałem? To znaczy... Nie, że jest leniwy, tylko no na przykład pan Morawiecki był prezesem banku? Był. Mimo, no że właśnie. Nie miał wykształcenia ekonomicznego. No właśnie. A przecież w banku nie wierzę, że nie pracują osoby, które po dacie urodzenia, no tak jak, no nie wiem, no jak ja nawet po prostu sobie posprawdzałem wszystko i no i oni go wzięli, tak? A w sensie... Rozumiem. No, że w takiej kwestii, no to dosyć mocno tutaj widzę, że ja bym się tutaj przytulił, że tak powiem, do tej opcji, że to są, no, pan Morawiecki czy pan Kaczyński, no... Rozumiem. No, A powiedz mi tylko tyle, czy on, jeśli jest przez kogoś prowadzony, to przez pana Kaczyńskiego, czy ci, którzy prowadzą ewentualnie pana Kaczyńskiego, jakby dokoptowali mu pana Morawieckiego i też oni go prowadzą? Albo jeszcze przez kogoś innego, no, jest prowadzony? Możemy to...
Jest taka opcja, jest jak najbardziej taka opcja, no bo wiadomo, no nie możemy tutaj powiedzieć, że to jest na 100% też, mm-hmm. no bo też... Nie no, to jest horoskop, tak? To, dokładnie, to mm-hmm. jest, no wiesz, to tak, nawet zabawa bym powiedział. Tak, właśnie. Bo to jest zabawa, tak? W sensie takim, że jest taka możliwość, są takie, no, niektóre ustawienia, które... No, można by tak powiedzieć, no. Dokładnie. W sensie takim, że... no, ale dalej bym chciał... Tak, mów dalej, przepraszam. W przypadku pana Morawieckiego słońce, kiedy on się urodził, było na 29 stopniu, w koniunkcji z Wenus też na 29 stopniu i w koniunkcji do Marsa też na 29 stopniu. To są wszystko anarety, ostatni stopień każdego znaku. To jest tak jakby, to jest tak przejrzały, dojrzały, tak jakby, no brakuje mi polskich słów, to jest takich, taki trochę dojrzały, tak. Dlatego, tak jak przed chwilą tutaj nawiązaliśmy do banków, banki mu zaufały, w sensie takim, że jak najbardziej, bo ta osoba to jest dojrzały, w sensie słońce na 29 stopniu w znaku bliźniąt, dojrzały bliźniak, w sensie wie jak kłamać, w sensie ja tu widzę w takiej kwestii właśnie, że no, to jest naprawdę nietuzinkowa osoba. No, ja bym nawet powiedział, że ja go podziwiam w takiej kwestii, że no kurczę, no, ma to coś, tylko że jeśli popatrzymy tutaj w kwestii opiekowania się narodem polskim, to ja nie wiem, czy to jest jego główny cel. No, w tej kwestii nawet. No. Rozumiem. A jak wygląda jego horoskop na 2021, jeśli już tutaj wiemy mniej więcej o nim wszystko, jeśli urodzeniowo? To znaczy, bo tutaj chciałem dojechać, słońce na 29 stopniu, tam ukryta jest też gwiazda Betelgeza. Mhm. Co tutaj jest ciekawe, jak najbardziej ta osoba może mieć do czynienia z okultyzmem, tylko prognoza tutaj jest taka, że może to doprowadzić na końcu do ruiny, w sensie, że zaufałeś okultyzmowi, ale może miałeś dosadne życie, ale na końcu, kurczę, może być rozliczenie w takiej kwestii, no, że może doprowadzić do ruiny, także dodatkowo to słońce, które jest na 29 stopniu w znaku bliźniot, jest w dwóch kwadraturach. Także jest takie prawdopodobieństwo, że ta strona, którą by ewentualnie pan Morawiecki wybrał, którą się chce opiekować, dla której chce pracować, może się to źle dla niego skończyć. No i tyle. Ale to jest horoskop, także przypominamy, to są tylko spiskowe teorie. Spiskowe teorie, jest to seria rozrywkowa, tego się trzymamy. Ale słuchaj, czyli dobrze zrozumiałem, że on ma jakby w gwiazdach obiecane dostatnie życie, pieniądze... Ma dobrą datę urodzenia, ale teraz dochodzi do takiej sytuacji, że... No on musi już chyba sam podjąć decyzję, tam jeszcze powiedzmy jeszcze nic nie jest stracone, tak? Ani w tej, ani w tą, ani w tą stronę. Ja myślę, że tutaj można znaleźć po prostu, to jest jedna z opcji, tak? Jedna rozumiem. Może tak być, ale może się wydarzyć też zupełnie inne rzeczy, także... Jest tutaj wątek okultyzmu, jak najbardziej. Jest tutaj wątek prowadzenia, w sensie zakulisowego, ale to
To może też nie być prawda, także... Rozumiem. Stawiamy znak zapytania. Co go może czekać w 2021 roku? Jeden bardzo, bardzo ciężki tranzyt, który tutaj widzę. Pluton w kwadraturze do ascendentu. I to będzie aż do końca tego roku. Do końca grudnia 2021. I jeżeli Pluton ustawia się w takiej pozycji do ascendentu, no to czas jakby to powiedzieć spłaty karmy, czas przetasowania w znajomościach, mogą być rozliczenia w postaci właśnie, no że też zostanie osądzony przez społeczeństwo. Czasy mamy takie, że prawda będzie teraz bardzo... Teraz, kiedy Saturn, Jowisz wszedł do znaku wodnika i jeszcze Pluton wejdzie w 2024, czasy mamy takie, że prawda będzie bardzo szybko krążyć, bardzo szybko docierać do ludzi. Kłamstwo praktycznie będzie miało bardzo krótki czas na zaistnienie. No. Ludzie będą kumaci, no. O, także... to proszę. No tak, tak. No. To w ogóle złe czasy dla polityków. Tak, tak. Jeśli chcesz być politykiem, to rób to z serca. Tak jakbyś się opiekował swoją rodziną. Oho. Także. Biedni, no tak, tak. Biedni politycy. W ogóle mi was nie szale. Ale nie, tutaj w przypadku pana Morawskiego, no to jest jeden, ale tak intensywny tranzyt, że no po prostu tak jak pan Kaczyński, nie chciałbym takich osobiście, no. W sensie, no chyba, że, że naprawdę ręka na sercu, wszystko dobrze robimy, nie mam sobie nic do zarzucenia, być może, kurczę, no ale kurde, coś tam jest na rzeczy. Bo ja no, rozumiem, Jestem zadowoleni. Bo rozumiem, że spłata karmy polega na tym, że jeżeli zaciągnąłeś jakieś długi karmiczne, czyli robiłeś świństwa, to teraz do ciebie te świństwa wrócą. A jak robiłeś dobre rzeczy, to dobro do ciebie teraz wróci. Czasy mamy takie, że spłata karmy nawet już jest w tym samym życiu. Mm-hmm. W sensie, to już jest takie coś, co na pewno też może się wyczytałeś takie rzeczy, że, no, że na przykład w jednym życiu można było robić coś się chce, no dobra, a w kolejnym no to sobie to odrobię, co nie? Mm-hmm. Ale w tym życiu już się nachapam, co nie? Będę robił, co będę chciał, co nie? No, co tam jeszcze pana Morawieckiego czeka, poza spłatą karmy? Planety tutaj krążą dookoła jego kosmogramu. Ten jeden tranzyt na przyszły rok na pewno... No, to jest ten najcięższy, tak? Mhm. Tak, patrzę tutaj jeszcze na bo mam tutaj wszystkie te, tak jak detektyw, porozklejane te wszystkie. Tak, 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 domyśliłem się. Tak, tak, i no, ten jeden główny tranzyt, no, nie zmiażdży tej roboty, no. Rozumiem. Naprawdę, Pluton jest tak intensywną planetą, że dealowanie z tą energią, naprawdę no, może doprowadzić do rozpaczy wręcz. No. Także sam też odczuwam na sobie tranzyty i naprawdę jeśli się żyje w zgodzie z własnym sercem, z własnym sumieniem, to jest lżej. Dobra, kogo tam jeszcze mamy? Mam tutaj Donalda Tuska, Andrzeja Dudę. To może pan Duda, bo powiązany z tymi trzeba, może podzielić ich los, prawda? Co tam jest u pana prezydenta Andrzeja Dudy? Podkreślamy, to seria czysto rozrywkowa, nie chcemy nikogo obrazić. Tak, dokładnie. Ja też przecież tutaj staram się to tak przedstawiać. Wiesz. No, tak. Bardzo łagodnie. Lecimy dalej. Pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Pan Polskiej. Pan Andrzej Duda, urodzony 16 maja 1972 rok w Kraków. I tutaj planety ułożyły się
Najciekawszym tutaj, co od razu rzuca mi się w oczy, bardzo, ale to bardzo słaba pozycja słońca u pana Dudy. Praktycznie zero, w sensie, no, akurat energia słońca, czyli ego, zostało tak jakby tutaj zmiękczone, bardzo zmiękczone. No i tutaj właściwie pytanie jest takie, czy właśnie... Czy chcesz powiedzieć, że pan prezydent... Chcesz powiedzieć, że pan prezydent Duda nie ma swojego ego, swojej woli? Znaczy ma, tylko że... To nie jest tak, że na przykład osoby, które mają bardzo mocne słońce, bardzo mocno dbają o swoją autoprezentację, o to, czy wszyscy im, że tak powiem, przytakują, że, czy mają rację. No, strasznie to przeżywają, w sensie takim, no, no tutaj właściwie, tutaj, no, to jest ciekawostka, no, bardzo, nie widziałem chyba nigdy jeszcze tak w tych swoich, na swoich listach osoby, która by miała no, słońce właśnie, no tak jakby na tej, na zerowym procencie w sobie. No, czyli ale że jego to... nie obchodzi, co ludzie o nim myślą? Bo ja tak nie bardzo rozumiem, co to znaczy. Jakbyś mógł to dokładnie powiedzieć, co to znaczy, że nie ma słońca, że ma na zerowym procencie, tak konkretnie? No, no że po prostu... dla mnie osobiście, że no jako prezydent, no to ego jest tak jakby troszkę odłączone, w sensie, no, no nie wiem, czy no, dziwne, no bo w sumie jako, jakbym był prezydentem, to bym dbał, znaczy w sensie, no jakby... wydaje mi się, że ta energia by się przydała, no. Ale właśnie do czego zmierzam, że pan Duda ma bardzo dobrą pozycję księżyca znowu. Także pod tym kątem, pod kątem właśnie opieki, no to tutaj naprawdę wydaje mi się, że tutaj jest no jako ojciec, jako takim z kwestii troskliwości, no to to jest naprawdę bardzo mocna pozycja tego księżyca. Czy... Dodatkowo tutaj ascendent w znaku barana, mocna pozycja Marsa, tak jakby to się rekompensuje no, w tej kwestii. No, że czasami tak jak w życiu, no w jednym jesteśmy liderami, a w drugim na przykład prosimy o pomoc, tak? Tak samo w tych ustawieniach, mówiłem o tym Finger of God, tak samo jak u pana Jarosława Kaczyńskiego, jest tutaj taka pozycja złożona z Merkurego, z Marsa, Wenus i Neptuna, bo Mars i Wenus są w koniunkcji, także no, będąc prezydentem Polski w tych czasach 2020-2021 i no, powiedzmy dalej, to naprawdę no, mimo wszystko wyzwanie do potęgi, także tak jakby no, połączyły się te dwie osoby. Zapomniałem też dodać o panu Morawieckim, tak samo ma ten Finger of God, co jest, no, no nie jest takim wszędzie widzianym, ja na przykład sprawdzam, tranzytem urodzeniowym, także wszystkie te trzy osoby, pan Duda i pan Morawiecki i pan Kaczyński, mają na sobie, kurczę, no ciężar. Na pewno to czują, w sensie, że niełatwo im podjąć decyzję. Czy u pana Dudy też są jakieś powinowactwa do okultyzmu? Tak jak u tych dwóch wcześniejszych panów? To znaczy, u pana Dudy przyznam, że no, nie sprawdzałem jeszcze w samych pozycji urodzeniowych planet. Jeszcze nie podłożyłem pod to pozycji gwiazd, ale
No, tak jak wcześniej powiedziałem, bo jeśli byśmy chcieli u każdego z tych... Dobra, nie wiemy, to nie wiemy. Przejdźmy do tego, co go czeka w 2021 zatem. No to... już będę mówił? Tak, mów, cały czas mów. Tak. Mam jakieś problemy z połączeniem? Nie, 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 tylko ja mam tutaj przygotowane wszystko. Dobra, mów, mów. Także pan Duda... Jest tam, Duda, już mówię. To wszystko mam pod... no i tutaj właściwie akurat w przypadku pana Dudy, no to mamy w przyszłym roku od marca 2000, znaczy do listopada 2022 Pluton będzie w trygonie do jego urodzeniowego Słońca, także no tutaj właściwie, no to jest bardzo pozytywny tranzyt w porównaniu do tych poprzednich, do pana Morawieckiego i Kaczyńskiego na przyszły rok, no to tutaj Pluto jest łaskawy, także w tej kwestii no to tutaj może to właściwie tylko pozytywne zmiany nadejdą i one będą harmonijne, gładko mogą przejść. Tak samo pozycja Urana w przyszłym roku aż do marca 2021 do końca jest Uran w pozycji trygona do Jowisza. No i tak samo tutaj good fortune. W sensie tak samo pozytywny tranzyt, harmonijny, także tak samo Jowisz w pozycji trygona do Plutona, wszystko tak jakby przemiany, które czekają go w przyszłym roku, będą łagodne, w sensie tak jakby no nie będzie tutaj jakichś ekscesów, w sensie no nie widzę tutaj żadnych takich no nie ma żadnych negatywnych tranzytów na przyszły ciekawe. Rok panu. To jest to... bardzo ciekawe, no wszystkie pozytywne, także to gratulujemy panu Dudzie. Ciekawe, co to się tak, może zdarzyć, tak. Że pan Kaczyński nie za fajnie, pan Morawiecki nie za fajnie, pan Duda super. Słuchaj, a czy mamy współkoalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, czyli tam jest pan Ziobro i pan Gowin. Czy ich mamy? Ja sprawdzałem pana Ziobrę i sprawdzałem pana Gowina, tak, tylko że tam nie ma daty godziny urodzenia. Dobra. Jest nie do zdobycia. No nie w sensie, że... Bo... To są tylko podstawowe pozycje planet. Tak, to teraz podkreślmy to, co jest ważne. Nikt tutaj tych polityków, że się tak wyrażę, nie stalkował i albo po wpisaniu do internetu są podane ich godziny urodzenia, albo nie ma. Więc jak nie ma, to żeśmy dalej żeśmy nie szukali, nie próbowaliśmy dowiadywać się w szpitalu ani nic, także tutaj u poprzednich panów były, to były. U tych panów nie ma, to walimy tylko podstawowe pozycje planet. Mów, co ich tam czeka. Bo to jest ciekawe, bo wiesz, PiS, bo tutaj też trochę dla widzów, no siłą rzeczy wydaje się, że to, co ewentualnie spotka pozytywnego lub negatywnego pana Morawieckiego i Kaczyńskiego, powinno być powiązane z partią Prawo i Sprawiedliwość. Albo inaczej, powinno być powiązane z rządem, bo oni taką funkcję mają rządowe. Jeden jest premierem, drugi wicepremierem. W związku z tym, no, to powinno też jakby koalicję dotyczyć. A koalicja to jest PiS, sensu stricte. A także są do tego dwie koalicyjne partie. Pana Ziobro, czyli Solidarna Polska i pana Gowina, czyli Porozumienie. Więc to, co czeka pana Ziobrę, więc to jest ciekawe, co ich czeka. Mów proszę, najpierw może pan Ziobro. Jeszcze raz podkreślmy, to jest tylko zabawa, panie prokuratorze generalny. No to tylko właśnie jest taka kwestia, aha, że pan Ziobro i pan Gowin, w momencie, w którym zobaczyłem, że godzina jest absolutnie nie do zdobycia, no to po prostu no odpuściłem temat, dlatego że no, to by nie było dokładne, w sensie rozumiem. Tam mogłyby być no, błędy, tak? Rozumiem, no bo to zostawmy.
to zostawmy. To zostawmy. Ja się spróbuję, znam zarówno zastępcę pana Gowina, jak i bezpośredniego przybocznego pana Ziobry. Może uda się zdobyć, może sami podadzą godzinę urodzenia i wtedy będzie w następnym odcinku. A teraz pana Tuska. Dawaj pana Tuska. Tak. Pan Tusk jest tutaj... I tak, pan Tusk urodzony 22 kwietnia 1957. Ascendent na 27 stopniu w znaku strzelca. Pozycja wyższe ego medium coeli w znaku skorpiona. Słońce ustawiło się w trzecim domu w koniunkcji do Wenus. I Saturn, bardzo ważna pozycja, w 12 domu w znaku strzelca. W kwestii horoskopu urodzeniowego pan Donald Tusk ma bardzo mocną Wenus. W sensie takim, że on może być lubiany mimo wszystko, tak po prostu. W tej kwestii, że ludzie mu mimo wszystko ufają i dobrze się z nim spędza czas. To jest najmocniejsza jego pozycja w tym horoskopie urodzeniowym. Także na to od razu można zwrócić uwagę. Być może to też się przełożyło na to, że był kiedyś, był premierem i był jeszcze w Unii Europejskiej. No de facto się ładnie mówi prezydentem Unii Europejskiej. Tak w cudzysłowie. Kupa forsy, bardzo duże przywileje. Też pamiętajmy, że dopóki pan Donald Tusk był szefem Platformy Obywatelskiej, to ta partia sobie fantastycznie radziła. Póki był premierem, to rząd był de facto, to się ładnie mówi, teflonowy, czyli wszystko po nim spływało. Nie było pana Donalda Tuska, to nie było, to się Platforma posypała. Na pewno jest człowiekiem, który ma zdolności interpersonalne i u wielu wzbudza, jak to się ładnie mówi, sympatię. No, niewątpliwie. Tak, i co tutaj też, tak jak poprzednio mówiłem, że u pana Jarosława Kaczyńskiego i pana Morawieckiego nie było, tak jakby ten wyższy umysł w postaci planety Uran był gdzieś, ta pozycja tej planety była słaba, tak w postaci, tak u pana Tuska, Uran jest praktycznie tak mocny, jak praktycznie mówię, tak mocny jak u pana Jackowskiego. Ale inne układy planet są jeszcze do tego. To jasnowidzenie to nie do końca wynika tylko i wyłącznie z tego jednego, tak? Na to się składa jeszcze wiele innych rzeczy, wiadomo. To nawet nikt tego nie wie, tak? Czyli co? Czyli pan Donald Tusk jest bardziej taki wewnątrz sterowalny, że sam o wszystkim decyduje i sam siebie prowadzi? W sensie, że on czuje w sobie jakąś mądrość, taką, że on sam siebie prowadzi, tak jak powiedziałeś. Pozycja Słońca, tak jak u pana Dudy było to Słońce bardzo nisko, tak jak tutaj u pana Tuska, on bardzo dba o ten wizerunek. Ta prezentacja na pewno dobrze wygląda, co nie? Wiesz, ja nie jestem fanem pana Tuska, ale niewątpliwie prezentuj taki elegancki człowiek. Elegancki, dokładnie. To tutaj się właśnie do tego zmierzam, ale też na przykład już w postaci takiej siły wewnętrznej, na przykład tak jak planeta Pluton tutaj jest tak jakby tego odzwierciedleniem, tutaj u pana Tuska, ten Pluton jest bardzo, to jest, można powiedzieć, słabe ułożenie tej planety, także to jest tak jakby panu Tuskowi można zaufać, ludzie go lubią, dobrze wygląda, w sensie elegancki.
Ale on sam chyba taki, no nie wiem jak to powiedzieć, takiej siły nie z tego świata nie czuje, no. Rozumiem, czyli taki, a czy koło niego też jakiś okultyzm, tak jak wokół pana Morawieckiego i Kaczyńskiego? Znaczy, no, mówiłem o tym wyższym ego, medium coeli, może, tak potocznie to nazwałem, no to tutaj mamy to wyższe ego w znaku Skorpiona, no a patronem Skorpiona jest Pluton, także, no i pozycja północnego węzła księżycowego, czyli w kierunku, w którym pan Tusk jakby idzie, w którym chciałby jakby nabrać doświadczenia, no to też jest w znaku Skorpiona. A że on planetę Pluto urodzeniowo ma, no tak jakby słabą, no to jak najbardziej na pewno chciałby się tym interesować, chciałby, no na tej kwestii mówię, że on idzie w tym kierunku, że on będzie szukał takich rzeczy, no. A być może już znalazł. A, ciekawe. A czego czeka w 2021? Bo miał wrócić do Polski na białym koniu, znaczy zdaniem Platformy Obywatelskiej, pozamiatać, ale nie wrócił, nie wystartował w wyborach prezydenckich. A teraz no, ta pozycja PiSu jednak bardzo słabnie, więc jeśli wtedy się bał, to może teraz się przestanie. No, też akurat na przyszły rok 2021, no tutaj ma taki bardzo, ale to naprawdę każdemu bym taki tranzyt polecił, sam bym chętnie go jakby odczuł, Jowisz w Trygonie do Marsa. To jest od końca marca 2021 do początku listopada 2021. Czyli praktycznie no, większa część roku. No tutaj prognozy są takie, że będzie odnosił sukcesy, w sensie będzie się spełniał, będzie zadowolony. No co tu mogę jeszcze tak dodać? No, dobry rok dla niego na pewno. Na pewno lepszy niż u pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego. No. Pan Tusk i pan Duda, rok 2021 dobry, ale pan Kaczyński i pan Morawiecki, no to no, już nie za bardzo. Czas na rozliczenie, że się tak wyrażę. U tych dwóch. No tak, tak. Ten palec Boży będzie aktywowany. No, ale bardzo jestem ciekaw tego roku. Ja życzę wszystkim jak najlepiej, ale każdy wiadomo, każdy ma swoje tam, co nie? Ja życzę każdy wszystkim, znaczy ujmę to w ten sposób, ja życzę wszystkim dobrze, ale najlepiej Polsce i Polakom. Dokładnie. To cel nadrzędny, wiadomo. No, nie ma się tu nawet co zastanawiać. No. Krzyśku, to nagranie trwa już prawie godzinę. Jak mówiliśmy na początku, jak materiał trwa powyżej godziny, to mój program do nagrywania wariuje, więc ja proponuję teraz skończyć. Dobra, nie ma problemu. A widzowie, to do was. Piszcie w komentarzach, czy chcecie drugą część. Jestem przekonany, że będziecie chcieli. Zrobimy ją niezależnie od wszystkiego, tak żeby jakby, żebyście nie mieli poczucia, że to jest to albo coś innego. Wszystko inne też będzie, a jeszcze zrobimy wam drugą część, jak będziecie chcieli, pozostali politycy. Powiedz, kogo tam jeszcze mamy. No i czy możemy, no i ewentualnie spróbuję zdobyć tą pana, godzinę urodzenia pana tego, jak on się tam nazywa? Pan Ziobro i pana Gowina, a oprócz tego tam mamy jeszcze Trumpa, Bidena, całą, tak bardziej międzynarodowo się zrobi. Ja tylko chciałem powiedzieć tak, że ja myślę, że jeżeli dostaniemy kolejną szansę nagrywania, to każdy kolejny odcinek będzie tylko lepszy. No oczywiście, że tak. To jest pierwszy występ kolegi. To jest pierwszy występ kolegi publiczny. Tak, słyszeliście, tak, trochę się denerwował. Przestanie. I od razu mówię, że mam, bo ja mieszkam już niedługo, 6 lat w Anglii i po prostu te polskie słowa nie przychodzą mi na język tak łatwo. Robił to po angielsku. Robił to po angielsku. Słuchajcie. Nie, ale powiem tylko, kogo jeszcze mam. Tak, właśnie.
No to był pan Kaczyński, Tusk, Morawiecki, Duda i jest pani Merkel, Trump, Biden, Kamala Harris, Korwin-Mikke, Bill Gates, Karol Wojtyła, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, papież Franciszek, Lech Kaczyński, Alois Ilmajer. Nie, Alois Ilmajer to już chyba nie żyje. No nie, ale to był Jasnowidz. Rozumiem. Dobra. Serię o księżach, Jasnowidzach i o politykach. To może, a może o żyjący. Dobra. Tak, ugryzłem tak, się dobra. W język, ugryzłem się w język. Kochani moi, do następnego odcinka. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, wesołych, spokojnych, radosnych świąt, rodzinnych, mimo zakazów. I czujcie ze sobą jak największą jedność, dobro niech was przepełnia, ciepło. Poczujcie, o co tak naprawdę chodzi w tych świętach. Wcale nie o jakieś pierdzielone materialne prezenty, tylko o bliskość. Zwłaszcza w dobie całego tego, powiedzmy wprost, gówna, jakie zafundowali nam politycy. Wzajemna bliskość, wzajemne dobro jest najważniejsze, moi kochani. Nażreć się zawsze zdążycie, ale bądźcie ze sobą po prostu szczęśliwi. Ważniejsze jest to, żeby się ze sobą porozmawiać, pobawić z dzieckiem, a nie żeby wpierdzielić kolejnego pierożka. A kochane panie, jak nie odkurzyłyście dywanu, to się naprawdę nic nie stanie. Naprawdę nikt tego nie zauważy. Cieszcie się, radujcie, a nie róbcie afery swoim bliskim, że wam nie pomogli odkurzać dywanów. Nie ma znaczenia, czy one są odkurzone. Ważne, kto na tym dywanie zasiądzie. No, trzymajcie się. Wesołych świąt. Pozdrawiam cię, Krzysztofie. Dziękuję. Super wyszło. Hej. Hej.